M jak Miłość jest serialem, który zapewnił sławę i popularność wielu aktorom. Niektórzy z nich zdecydowali się później na całkowitą zmianę swojej kariery. Aktorka tego kultowego już serialu postanowiła zostać politykiem. M jak Miłość na antenie stacji TVP króluje już od ponad 18 lat. A przez ten czas obsada aktorów i aktorek grających w serialu diametralnie się zmieniła. Wiele osób odchodząc z tej produkcji kontynuowało swoją przygodę z aktorstwem, jednak nie wszyscy. Część już dawnych gwiazd M jak Miłość zdecydowało się na podjęcie zupełnie innego zawodu. Taką właśnie decyzję podjęła Dominika Figurska, która związała się ze światem polskiej polityki. Aktorka M jak Miłość została radną. Figurska w serialu grała przez 7 lat i przez ten czas wcielała się w rolę Ewy Nowickiej-Skalskiej. Wielu fanów produkcji pamięta ją z bardzo kontrowersyjnych i głośnych wątków. Które nieraz namieszały w życiu głównych bohaterów. Jednak mimo wszystko wielu z nich bardzo dobrze ją wspomina z tamtego właśnie okresu. Oczywiście nie jest to jej jedyna rola, ponieważ aktorka występowała zarówno w produkcjach telewizyjnych, jak i filmach pełnometrażowych oraz na deskach teatru. Niestety ten przyjemny wizerunek może teraz zostać drastycznie zmieniony. A wszystko za sprawą jej wstąpienia do świata polityki. Dominika Figurska właśnie została radną sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia PiS. W 7. okręgu otrzymała 22 101 głosów. W internecie dosłownie zawrzało, gdy ta informacja została ujawniona. Wiele portali pełnych jest komentarzy krytykujących zarówno aktorkę, jak i sam PiS. Ciężko znaleźć chociażby kilka wiadomości nadesłanych przez internautów, które nie krytykowałyby Figurskiej. Dzieciorubka, męża wrogi waliła i jedno dziecko nie jego, hipokryzja level PiS, pisze jeden z internautów. I wiadomo skąd to oświecenie. Nie było ról, brak talentu, a coś do gara trzeba włożyć, czytamy. A już myślałem, że niżej nie da się upaść. Totalne dno, dodaje kolejny internauta. Negatywne komentarze napisane przez internautów wiążą się też z inną aktywnością aktorki. Chodzi dokładniej o jej stronę internetową o nazwie Dziecko i Figura. Można znaleźć na niej wiele kontrowersyjnych treści. Jedną z nich jest ta, w której Figurska pisze,
że jednym ze sposobów zapobiegania ciąży jest oddanie moczu po stosunku. Opiera się przy tym na badaniach, w których zapisane jest, że dopiero około 30 minut po wytrysku nasienie podlega upłynnieniu. Nie ulega wątpliwości, że decyzja aktorki o rozpoczęciu kariery politycznej wywołała masę kontrowersji. W większości przypadków ludzie wychodzą z założenia, że był to fatalny pomysł, a już jej sama kandydatura to kiepski żart. Inni natomiast widzą w tym jedynie skok na kasę, która zaczęła się kończyć przez brak roli. Jednak zapewne nigdy nie dowiemy się, co dokładnie nią kierowało podczas podejmowania tej decyzji.